Dzięki bardzo. Dzięki. Kolejny kwartet, ale tym razem w dwóch osobach. Z nami dzisiaj w studiu kwartet, który chce zaprosić Państwa na swój koncert właśnie do scenografii. Mariusz Menes i Daniel Jarzębski. Dobry wieczór. Panowie, no dobrze. Concrete Hills? Concrete tak Hills. Jest, ta nazwa skąd? Jakieś tłumaczenia nie doszukujemy się zbytnio. Dosłowne tłumaczenie to betonowe wzgórza, no ale inspiracja jest związana z krajobrazem łódzkim. Czyli wszelkie blokowiska, mnóstwo tego betonu, więc czuliśmy się trochę jak zamknięci w tych górach betonowych. Dobrze, ja wiem, że artyści nie lubią tego pytania i Sławek pewnie by mnie też, Macia, za to pytanie zabił, ale jaką muzykę gracie? No wiecie, chcemy zaprosić na was, na wasz koncert do scenografii. Lud musi wiedzieć, na co ma iść. W takim razie lud może być przygotowany na spotkanie z muzyką rockową, z domieszką popu i troszeczkę z nutami art-rockowymi. No i pięknie, to była konkretna odpowiedź. Druga konkretna, wiemy już, że w scenografii, nie wiemy kiedy i o której. Tak jest, koncert nasz odbędzie się w scenografii 15 listopada, rozpocznie się o godzinie 20. Koncert poprzedzi premiera naszego teledysku pierwszego do utworu In the Spring of Life. No właśnie, tam będzie ogólnopolska premiera tego teledysku. Powiedzcie coś o tym teledysku. Właśnie teledysk był nakręcony 23 września we Wrocławiu. Widzieliśmy tutaj przed chwilą zwiastun. Klip zrealizowała Wiktoria Marinow. W całości. W całości. Teledysk powstał w labiryncie grabowym, który mieści się w jednym z parków wrocławskich. Park bardzo stary, z XVII wieku, więc labirynt również zabytkowy. I bardzo zapraszamy wam się do obejrzenia na miejscu. No to zapraszamy. Scenografia, 15 listopada, godzina 20, dobrze zapamiętam. Tak, dokładnie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. A my zobaczymy.